zmodyfikowanym doświadczeniu Younga z dwiema szczelinami i z użyciem lasera emitującego pojedyncze fotony, zgodnie z logiką spodziewano się uzyskania na ekranie mniej więcej takiego rozkładu fotonów. Lecz okazało się, że powstaje obraz interferencyjny. Jednak po zastosowaniu detektora fotonów, rozkład fotonów był zgodny z pierwotnymi przewidywaniami. Przyjmuje się więc, że pojedynczy foton musi przechodzić przez dwie szczeliny jednocześnie, żeby dochodziło do zjawiska interferencji. Lecz nie zostało to dotychczas potwierdzone i jest to tylko założenie. Rozmyślałem o tym od dawna i doszedłem do wniosku, że można byłoby założyć jeszcze jedną przyczynę powstawania obrazu interferencyjnego. Do nagrania tego filmu zachęcił mnie opublikowany w tym roku artykuł naukowy, w którym doktor habilitowany Andrzej Dragan i profesor Artur Eckert przedstawili wyniki swoich obliczeń. Częściowo pokrywają się one z moimi przemyśleniami, więc postanowiłem się nimi podzielić. W proponowanej przeze mnie koncepcji na poziomie kwantowym czas nie byłby stabilny i dochodziłoby do rozwarstwienia teraźniejszości kwantowej, w wyniku czego jednocześnie pojawiałby się i nakładał na siebie stan z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kwantowej. Wtedy możliwa byłaby interakcja między pojedynczo emitowanymi fotonami, nawet gdy dany foton przechodziłby przez tylko jedną szczelinę, bo w warstwie czasu przyszłego foton emitowany później mógłby dogonić foton wyemitowany wcześniej, a w warstwie czasu przeszłego foton emitowany wcześniej mógłby oddziaływać na później wyemitowany foton z teraźniejszości. Wtedy w dwóch szczelinach możliwe byłoby pojawienie się jednocześnie dwóch różnych fotonów, mimo że były emitowane pojedynczo w małych odstępach czasu. Stopień rozwarstwienia czasu kwantowego byłby pewnie zmienny w czasie i zgodny z równaniem Schrödingera, a wprowadzenie do układu detektora fotonów mogłoby powodować coś w rodzaju stabilizacji czasu kwantowego poprzez synchronizację z czasem świata makroskopowego ze względu na powiązanie w układzie cząstek kwantowych z elementami świata makroskopowego. Synchronizacja czasów powodowałaby zanik rozwarstwienia i prowadziłaby do zniknięcia obrazu interferencyjnego. Stale zmieniające się rozwarstwienie czasu powodowałoby, że cząstki przybierałyby właściwości falowe. Szkic zakłada obserwację w czasie większym od zera i prędkości obserwatora równej prędkości cząstki kwantowej w warstwie czasu teraźniejszego przy pominięciu wpływu obserwatora zaburzającego układ. Ale gdyby do rozwarstwiania czasu kwantowego faktycznie dochodziło, to możliwe, że dałoby się to potwierdzić doświadczalnie zmodyfikowanym eksperymentem Younga z dwiema szczelinami i ze zwykłym laserem, lecz z zastosowaniem poruszającej się przesłony, tak aby nigdy nie były odsłonięte dwie szczeliny jednocześnie. Jednak minimalna prędkość zasłaniania jednej szczeliny i odsłaniania drugiej musiałaby być co najmniej równa maksymalnemu rozwarstwieniu czasu. A ze względu na rozkład prawdopodobieństwa znalezienia cząstki wynikający z równania Schrödingera, obraz interferencyjny mógłby być ledwo zauważalny. Takie rozwiązanie powodowałoby, że fotony przedostawałyby się naprzemiennie przez szczeliny. Najpierw przez jedną szczelinę przedostawałyby się fotony z grupy A, a później po przesunięciu przesłony przez drugą szczelinę przedostawałyby się fotony z grupy B. Jeśli więc dochodziłoby do rozwarstwienia czasu kwantowego i możliwe byłoby osiągnięcie przez przesłonę odpowiedniej prędkości, to w momencie przejścia fotonów z grupy A przez pierwszą szczelinę mogłoby dojść do pojawienia się za drugą szczeliną stanu z przyszłości fotonów z grupy B. To doprowadziłoby do interakcji między fotonami z grupy A z warstwy czasu teraźniejszego i fotonami z grupy B z warstwy czasu przyszłego, a w konsekwencji pojawiłby się obraz interferencyjny. We wspomnianym wcześniej artykule wyniki obliczeń świadczyły o tym, że na poziomie kwantowym możliwa jest zamiana dwóch wymiarów przestrzennych, dwa dodatkowe wymiary czasowe oraz pojawienie się prędkości nadświetlnej, co pokrywa się z moimi przemyśleniami, ponieważ rozwarstwienie czasu i pojawienie się stanu fotonu z przyszłości wiąże się z położeniem takiego fotonu w miejscu, na które nie pozwalałoby ograniczenie prędkością światła, czyli dochodziłoby do pozornej prędkości nadświetlnej. Dodatkowo fotony na drodze do przesłony poruszają się po linii prostej, więc do tego momentu zanik dwóch wymiarów przestrzennych dla ruchu fotonów byłby niezauważalny. Ponadto taka koncepcja mogłaby wyjaśnić wyniki eksperymentów o wpływie przyszłości na teraźniejszość prowadzonych przez profesora Jakira Aharonowa i doktora Jeffa Tolaksena.